Artur Skowronek nie doczekał wiosny. Pogoń Szczecin ma już nowego, doświadczonego, ale jednocześnie kontrowersyjnego trenera. Pierwszy skład szczecińskiej drużyny trenować będzie Dariusz Wdowczyk. Nowy szkoleniowiec został przedstawiony mediom podczas konferencji prasowej. Na spotkaniu nie ukrywał, że cieszy się z danej mu szansy i zrobi wszystko, by szczecińska drużyna nie tylko nie wypadła z ekstraklasy, ale i walczyła o coraz wyższe miejsca. Bardzo mi miło, że mogę rozpocząć współpracę z Pogonią Szczecin, że mogę wrócić do zawodu i robić to, co jest moją pasją. Bardzo doceniam szansę, którą mi dano. Postaram się nie zawieść kibiców, prezesów. Wiele przed nami. Dariusz Wdowczyk przez ostatnie lata był poza wielkim sportem. W roku 2008 został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Oskarżony przyznał się do winy, a później dobrowolnie poddał karze, dzięki czemu możliwe było rozpatrzenie jego sprawy w trybie przyspieszonym bez procesu. Nowy selekcjoner ma wobec Pogoni Szczecin poważne plany. Ważne jest to, żeby piłka, to co robią zawodnicy, zaczęło ich cieszyć, bo myślę, że wtedy i kibice, i zarząd będą mieli z tego dużo radości, ale przede wszystkim trzeba, tak mi się wydaje, przywrócić wiarę w to, że można wygrywać mecze. Przecież potrafili wygrywać na jesieni. I tego się nie zapomina. Podczas konferencji prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mrożek tłumaczył decyzję o zmianie szkoleniowca drużyny. Ostatnie wyniki drużyny budzą niepokój. Kiedy myśleliśmy o tym, wydawało nam się, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zrobienie tego teraz, ponieważ mamy przerwę dwutygodniową między kolejnymi meczami i to jest naprawdę dobra szansa dla nowego szkoleniowca do tego, żeby po pierwsze nauczył się, tak powiem, drużyny, a z drugiej strony zaczął wprowadzać swój sposób realizacji tych celów treningowych. W środę trener Wdowczyk po raz pierwszy odbył trening z drużyną. Pogoń Szczecin podpisała kontrakt z trenerem do 2014 roku.